Prosto z Warszawy, ze studia Słodki Live nadajemy program Strefa Zoologiczna. Gospodarzem programu jest Michał Sawa. Podobno ktoś kiedyś powiedział, że najlepszym przyjacielem kobiety są diamenty. Podobno ten ktoś nie jeździł konno. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy program. Michał Grzegorz Sawa, magister ekonomii, przedsiębiorca zrzeszony w cechu rzemiosł i przedsiębiorczości w Wołominie. Instruktor praktycznej nauki zawodu sprzedawcy, hodowca psów, członek związku kynologicznego. Będąc dzieckiem marzył o własnym psie, marzenie zrealizował w 2002 roku. Wspólnie z żoną rozpoczął hodowlę psów wyżeł niemiecki, co przerodziło się we własny biznes. W marcu 2003 roku otworzył firmę Grande Cane. W 2005 roku porzucił pracę w korporacjach finansowych. W 2006 w Warszawie otworzył pierwszy stacjonarny magazyn, w 2010 sklep firmowy, także ze sprzedażą internetową pod adresem grandecane.pl. W 2013 był pomysłodawcą i współorganizatorem akcji Akcja Taka to na karmy dla zwierzaka, której celem było przekazanie tony karmy do schroniska w Katowicach. Od 2016 roku prowadzi program Strefa Zoologiczna w telewizji Słodki Live. Od lipca 2017 jest hodowcą psów Cane, Corso, Italiano. Moim, a przede wszystkim Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest Anastazja Iwanowska, inżynier hipologii i jeździectwa, instruktor jazdy konnej i właścicielka stajni Kucu. Cześć Anastazja, witam Cię bardzo serdecznie. Hej, hej. Będziemy dzisiaj rozmawiali o Twojej pasji życiowej. Jeździe konne i hodowli koni, tak. Dokładnie tak. Powiedz mi, jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się, kiedy miałam 7 lat. Wtedy pierwszy raz poszłam na naukę jazdy konnej. Wtedy też praktycznie po półrocznej nauce mama kupiła mi mojego pierwszego kuca felińskiego. I później to już jakoś tak pofrunęło. Ja byłam takim dość żywym dzieckiem i, no i te konie pozwalały mi odpowiednio spożytkować moją energię, która no dzięki temu fajnemu sportowi miała tak jakby ujście i jednocześnie sprawiała, że byłam zajęta. I później już przyszły 2 konie, 3 konie, aż teraz mamy ich aż 11. I tak to poleciało dalej. Tak. Miałem przyjemność parę tygodni temu być u Ciebie w stajni, w Twoim królestwie i jeździć konno na Twoich koniach. Powiem, wrażenia niesamowite. Mimo, że kiedyś miałem taką przygodę, że jeździłem bardzo krótko, ale intensywnie. Radziłeś sobie świetnie, słuchaj, na tym naszym nie terenie, tak jak ty, więc... Nie tak jak ty. Oj, nie tak było źle. Powiedz mi, Anastazja, jak to jest z tymi koniami? No z końmi nie jest sprawa prosta, dlatego że no wiadomo, nie jest to trochę jak rower czy samochód. Zresztą masz psy, więc doskonale wiesz, że to prosto wygląda tylko wtedy, kiedy ktoś na to patrzy, kiedy robi no właśnie, to ktoś bo koń porządnie. To taki troszkę duży pies. No, można tak powiedzieć, ale zachowania są troszeczkę inne, bo tutaj jednak no jest właśnie roślinożerca. No, no i troszkę tych kilogramów trochę tak, więcej, troszeczkę prawda? Więcej niż pies. To fakt, że można powiedzieć, że karma dla konia, pasza dla konia jest dużo tańsza niż dla psów, no bo jednak bezmięsna, no, ale produkcja też jest ciężka. Jak dbać o konie? Jak taka niewielka dziewczynka jak ty, teraz już kobieta, dba o tak duże stworzenie na co dzień? Na co dzień? No wiadomo, jest to taka podstawowa opieka, w sensie żywienie, wypuszczanie na padoki, dlatego że konie jako zwierzęta roślinożerne i stadne najlepiej pasą się w grupach. Do tego jest, żeby utrzymać właśnie ten układ pokarmowy w prawidłowym funkcjonowaniu, no musi jednak tą zielonkę, jak to my profesjonalnie mówimy, spożywać. No dodatkowo siano. No a tak, no to jeździmy też na nich jednak, żeby utrzymać je w odpowiednim zdrowiu, w odpowiedniej kondycji fizycznej i też pracować nad ich psychiką, bo jest to bardzo ważne. Nic tak nie hartuje do hakole jak odpowiedni trening. No i wiadomo, każdy koń w najlepszym wypadku powinien z godzinę dziennie potrenować. Wszystko zależy, wiadomo, od intensywności tej jazdy.
No ale samo przygotowanie konia do jazdy. Ciebie akurat to minęło podczas naszego terenu, dlatego że mieliśmy pomocników. Tak, mieliśmy... Ja się umówiłem na konkretną. Tak, dokładnie. Mieliśmy pomocników, którzy nam tego konia wyczyścili, dlatego że konia przed każdą jazdą trzeba wyczyścić, żeby nie ta... No, słuchaj, na zawodach praktycznie przetrzeć szmatką i namaścić olejkiem, nasmarować kopyta i no właśnie, wszystko. Dobrze, że mówisz o zawodach, bo twoje konie, zacznijmy od tego, to są konie rasowe. Tak, tak, konie huculskie. Konie huculskie są końmi górskimi, są to konie prymitywne. Jest to rasa, która była hodowana, jest nadal hodowana w okolicach Gór Karpackich. A co znaczą prymitywne? Prymitywne to, wiesz, to nie znaczy, że taki głupi, no tylko właśnie. Taki trochę jak wilk do mopsa. Już też używałam tego porównania, ale one... Wilki są dzikie, mopsy mieszkają w domu. No, wilki są dzikie, mopsy mieszkają w domu, ale wilk ma mniejsze wymagania żywieniowe. Nie musisz czyli mu takie są te twoje konie? Tak, nie musisz mu operować przegrody nosowej, bo nie może oddychać i tym czyli podobne. Czyli one są łatwiejsze w obsłudze? Łatwiejsze niż inne konie? W obsłudze nie powiedziałabym, bo to są konie jak górale, dość charakterne, ale jednocześnie takie spokojne, pewne. Ale na pewno są łatwiejsze pod względem takim żywieniowym. Nie mają jakichś takich nie wiadomo jakich wymagań, nie ma z nimi tego problemu. Przeniosłaś do studia dokumenty. Tak, paszporty koni. To ja może pokażę pierwszy z brzegu. Paszport. Tak, tak. I co w nim mamy? Ja przeglądałem tak na szybko. Widziałem recepty, ale już mi powiedziałeś, że tak, to nie są recepty. To są akurat świadectwa krycia, dlatego że musimy mieć to wszystko udokumentowane, dlatego że pochodzenie jest bardzo ważne, tak jakby w zachowaniu ciągłości linii. No i wiadomo, nie każdy koń każdemu jest równy. No i tutaj już widzę, że się przyglądasz. Tutaj zaczynamy najpierw tak. To jest świadectwo wpisu klaczy do księgi głównej. Ale to jest zaświadczenie o ukończeniu zasadniczej próby dzielności. To jest taka próba, można powiedzieć, terenowa, konkurs pracy, o, tak jak u psów konkurs pracy. Który... Próba dzielności. Próba dzielności. Ale o co chodzi z tą próbą dzielności? Że koń przejedzie przeskoczy przez ognisko? Nie, aż tak nie jest to ekstremalnie. Będzie walczył jest to, na... Jest to dzielność użytkowa, w sensie takim, że wsiadam na konia i on jest w stanie ze mną bezpiecznie, na grzbiecie, to jest ważne, że musi ukończyć to ze mną na grzbiecie, pokonać szereg przeszkód, które możemy napotkać w terenie, na przykład przeskoczyć kłodę, przejść przez jakieś wąskie przejście, przez drewnianą kładkę, jakiś mostek. Jak ty spadniesz, to on nie zalicza. Jak ja spadnę, to on niestety nie zalicza. Czyli ty się w sensie musisz trzymać jego mocno, mocno. Ale no, kwestią jest tutaj odpowiednie przygotowanie i wyszkolenie konia. Tutaj widzę, że przeglądasz sobie dalej. Tu widzę rodowód, tak. Tak, jest rodowód. Trochę on jest podobny do takiego psiego rodowodu. Tak, on jest wyszczególniony, ale tutaj bardzo ważny jest też sam tak jakby opis konia. Gdzie, no wiesz, no tak jak my mamy w dowodzie, że mamy niebieskie oczy i... Już teraz nie ma koloru. No już teraz nie, ale kiedyś jeszcze było, a tak samo konie... Miałem taki dowód. No, ja chyba już się załapałam tylko na ten nowy, ale właśnie koń jest opisany i pod względem wyglądu, maści, jakieś no cechy właśnie, charakterystyczne. No właśnie, na temat maści byśmy porozmawiali, bo tu widzę maść gniada. Okej, okay, no ja to rozumiem, ale jak rozmawialiśmy wcześniej, to w ogóle mi takie kolory przedstawiałaś, że myślę, nie jeden producent farb i lakierów Mógłby tak swoją paletę skomponować, tak. No to zaskocz nas tutaj jakimś niesamowitym kolorem. Chociaż... Ojejku, tak z opisu to ciężko, te konie, no bardzo popularne teraz są maści wszelkiego rodzaju rozjaśniane, czyli cremello, palomino. Jak rozjaśniane? Rozjaśniane. Wiesz, to trochę jest tak jak z wyborem farby na ścianę. Kość słoniowa czy kremowy. W sensie kolor prawie ten sam, ale podłoże barwnika inne. Tak samo tutaj te geny są po prostu, warunkują tak jakby te kolory. Inaczej akurat cremello i ta palomino wywodzą się z tego samego genu, ale dobra, mamy trudniejsze jeszcze... te kolory, byś mi powiedziała. O, trudniejsze. Wczoraj ci pisałam o kolorach, o maściach, które są dopuszczane u koni huculskich. No i z tych podstawowych, no to mamy gniadą, karą, srokatą. To słyszałem. Tak, to słyszałeś, a ja ci tutaj zarzuciłam skaro, gniado, srokatą, tobiano. No właśnie, moi drodzy, jaki to jest kolor?
Napiszcie w komentarzu pod filmem, cóż ten kolor oznacza. No, to jest bardzo dobra zagadka. Bo wiesz, mężczyźni znają trzy kolory, tak, i tutaj nie będziemy ich przedstawiać. Natomiast przynajmniej tego jednego, a pozostałe dwa, no to ładny, brzydki. To jaki to jest kolor? Ładny czy brzydki? To jest ładny kolor. No wiadomo, każdemu podoba się coś innego. Dziewczyny najczęściej marzą o księciu na nie białym koniu, tylko na siwym koniu. Siwym koniu to jest właśnie koniu. Czyli chodzi o starszego faceta. No nie, lubię młodszych, ale na siwym koniu. Ale ja na przykład jakby przyjechał taki na takim skarognado z rokatym Tobiano, nie miałabym nic przeciwko. To brzmi typowo włosko. No, ale te maści u koni huculskich są pilnowane, na przykład a propos maści siwej, była prowadzona hodowla na tak jakby wykluczenie tej maści, jest ona maścią niepożądaną, tak samo jest z maścią kasztanowatą, przy czym tutaj jest ona niedopuszczalna jedynie u ogierów reproduktorów, klacze normalnie są dopuszczane. A dlaczego? No właśnie. Tutaj, jakiś gen pewnie przekazują, tak, który czy to jest tutaj nawet nie, tutaj nie chodzi o to, tylko że klacze kasztanowate zdarzały się szczególnie w jednej rodzinie. Mamy tak jakby rody rodziny, no tak samo jak u psów czy u kotów. I ten gen kasztanowatości był przekazywany szczególnie w rodzinie Redy. I tak się złożyło, że jak zaczęli hodować te konie tak jakby, żeby wycofać tą maść kasztanowatą, zaczęła im znikać nagle jedna rodzina i był taki psikus. I teraz ogiery są niedopuszczalne, żeby tego tak jakby nie powielać, ale no klacze ze względu na to, że rodzinę trzeba tak jakby zachować, no bo mamy tych rodzin jedynie 14 i 7 rodów męskich, które są użytkowane w hodowli, no to żeby ta liczebność tych koni się nie zmniejszyła, bo one są w programie zasobów genetycznych ochrony. Te konie, które ty masz, to one służą powielaniu czy nie powielaniu? Służą, tak. One są, praktycznie wszystkie nasze konie huculskie są albo wpisane do księgi głównej, albo będą. Tak, tak, będą oczekiwały. Tutaj jest właśnie, można powiedzieć, zeszłoroczny przychówek, roczna klaczka. One w tym roku w maju wybierają się na pierwszy swój czempionat. Partita. Tak, pierwszy swój czempionat w życiu. Są to dwie klaczki, jedna jest nawet po czempionie, z Topolczanek, więc już taki międzynarodowy. Tu widzę rasa huculska, roku urodzenia 2010, a nie, 17 rodziców, to rodzice. Tu rodzice przez tak, dni, tak, tak, wyżej, wyżej. A gdzie jest maść? Bo to znowu ten kolor zaintrygował. Ona jest, och, ona będzie twojej ulubionej maści. Srokato gniado. Skaro srokata. Ona jest właśnie tej maści skaro srokatej. Pochwal się, przyniosłaś do studia nagrody, puchary, wyróżnienia. Tak, troszkę nie nazbierało nam się tego jakoś bardzo dużo, ale mam więcej w domu, no nie chciałam tak tutaj ci zwozić całego swojego blaszaka. Tak, tutaj mamy akurat z Hubertusa, czym jest to pierwsze miejsce w dyscyplinie trek. Jest to taki konkurs, też trochę właśnie taki konkurs przeszkodowy, przy czym bardziej w stronę tej ścieżki huculskiej. Jest to taki konkurs pracy, można powiedzieć, koń sprawdzany w terenie. Na tym polega ta dyscyplina trek, której nawet jestem sędziną. Tutaj no, ten puchar jest chyba najbardziej taką moją największą dumą, dlatego że jest to dla teraz czteroletniej, w tym roku ta klacz kończy 4 lata. Jest to można pierwsza klacz, która się urodziła u mnie. Była najpierw właśnie na pierwszym zresztą też mazowieckim czempionacie młodzieży hodowlanej, w którym zdobyła wyróżnienie. No i później właśnie w tej zasadniczej próbie dzielności otrzymała drugie miejsce. Przy czym klacz, która wygrała, prześcignęła ją tylko o 1 sekundę na tej zasadniczej próbie dzielności.
Więc jest to taki mój pierwszy bardzo, bardzo fajny sukces hodowlany. No i teraz czekamy na te dwie zeszłoroczne, które właśnie w maju będą się pierwszy raz pokazywały na takim konkursie piękności, ale rokują bardzo dobrze. Bardzo się ciekawie Ciebie słucha i to wszystko opowiadasz, aczkolwiek nasz program trwa tylko te kilkanaście minut. Mm. Twoje ulubione powiedzenia na zakończenie programu. O koniach oczywiście. Moje ulubione. Miłość oznacza to, że każdy troszczymy się o kogoś. No, my nazywamy to prowadzeniem stajni. Ja już nie pamiętam, kto to powiedział, ale tak właśnie jest. No, jeżeli ktoś jest takim koniarzem z powołania, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. No. Gdzie znaleźć do Ciebie kontakt i stajnię, którą prowadzisz? Moja stajnia jest w Helenowie pod Wołominem. Nazywa się Stajnia Hucu. Można nas spokojnie znaleźć na Facebooku. Mamy również stronę internetową, ale chyba największe życie toczy się teraz jak już wszędzie na Facebooku, no, social media jednak. Czyli w razie pytań zapraszamy serdecznie do Anastazji, ona na pewno wszystkim odpisze i zapraszamy do jej stajni. Moi drodzy, moim gościem była Anastazja Iwanowska, inżynier hipologii jeździectwa, instruktor jazdy konnej, właścicielka stajni Hucu. Ja się nazywam Michał Sawa. Powtórki programów znajdziecie na strefazoologiczna.pl i na wideoportalu Słodki Life. Zapraszam serdecznie już na kolejny program. Dziękuję. Zapraszamy. Pa.